Willkommen bei Schlesien Journal. Heute besuchen wir das Städtchen Wilmersau in der Woiwodschaft Schlesien. Dort wird noch bis heute ein schlesischer Dialekt des Deutschen gesprochen. Mehr dazu gleich nach den Infos. Wilmersau liegt nahe Bilicbiala. Es ist kein Städtchen wie jedes andere, denn in Wilmersau spricht man bis heute Wimmersyrisch. Es ist ein Ethnolekt, der ursprünglich aus dem Deutschen stammte. Nachdem man jahrelang versucht hat, den Wilmersauern ihre Sprache zu verbieten und Wilmersauisch fast in die Vergessenheit geraten ist, bemühen sich nun junge Menschen wie Timotheus Krull, die Kultur von Wilmersau am Leben zu erhalten. Edikich kennt sich ein Ogezühl, im Kratschum stein sie in Böfür. Die Pobut klammis a glanza, do sie besser kina tanza. Sie mühel am Mühe sein Geschwosser, do sie besser kina pösa. Spokojnie było. No i zabawy były, wesela były, pierzymy szkubali, było bardzo wesoło, sobótki się paliło. I to była taka wieś z wesołym, no przyjdzie powiedzieć, nastrojem. Pewne fakty wiemy z przekonaniem graniczącym z pewnością do dzisiejszych Wilamowic, ale też całej okolicy szeroko rozumianego regionu Bielska Białej. Przybyli koloniści z środkowych zapewne terenów niemieckojęzycznych, zachodnich Niemiec, około przełomu XIII-XIV wieku. Ich wohnt am Sitterhaus, nicht weit vom Ring, an mein älteren Alter, vom Jürgen, aber zu erübt. Na to ging ich in der Zerbaba, aber die Baba kam, das wäre also die Nückferin, der ich heiße Baba. Anna wir Kustav wie Messiörisch, die kümmer die Nückferin, an verschiedenen Kibova, sitte, Anna Kustav wie Messiörisch, an dich das hab ich mich gewiet. Ich wohnt mich wien, an dich das, weil wenn ich hätte nicht gewohnt, hätte ich das nicht gekonnt. Znaczy, po Wilamowsku nauczyłem się przez moją sąsiadkę, którą nazywam babcią, gdyż moja rodzina, moi rodzice pracowali długo, jak byłem mały. I to była taka sąsiadka, koło której mieszkałem, no i tam zawsze chodziłem, czy ona do mnie przychodziła i mówiliśmy po Wilamowsku, tam te jej sąsiadki i koleżanki przychodziły, no i do dzisiaj właściwie rozmawiamy tam, no, tak po Wilamowsku. To jest moje życie, to ratowanie tej kultury. I ja teraz mam kontakt ze wszystkimi 80 czy 70 ludźmi mówiącymi po wilamowsku. Chodzę do nich, nagrywam ich już 400 godzin rozmów z nimi nagrałem. To zing szły w mojej Kinga Fest, a dalej szły w mojej Maria Fest. Brynia bęzła, a na epo szły w mojej Kinga Fest, skuma frendy gest. Szły w mojej Fest. To przekonanie o odrębności w stosunku do i Niemców, i Polaków, i jakimś mitologicznym fryzyjsko-holendersko-flamandzkim pochodzeniu na pewno pomogło im zachować tę odrębność. Również z przyczyn zewnętrznych, bo jako przekonani o swoim nieniemieckim pochodzeniu uniknęli losu wysiedlenia po II wojnie światowej. Kobiety z Wilamowic poszły do przedstawicieli wojskowej administracji radzieckiej, do Bielska Białej, przedstawiając pisemnie postulat, aby uznano je za przedstawicielki narodowości anglosaskiej. I rzeczywiście tam urzędujący komendant radziecki
zwolnił Wilamowice z wysiedlenia, ponieważ nie było podstaw, żeby uznać, że są to etniczni Niemcy. Przed wysiedleniem nas bezpieka zamkła. No, bo z powodu tego, że mieliśmy tą mowę wilamowską i ten strój. I to nas troszkę prześladowało. Wszystkie wioski były na nas nieher. No, ale my się tak trzymali kupy Wilamowice, że nawet małżeństwa nie wyszły tak za wieś. Wszyscy są chętni, pomagają i mówią po wilamowsku jak najwięcej. Sami sobie to przypominają, uczą się, jak coś ważnego zapamiętają, czy jeśli im coś przypomni, to zapisują mi na kartce, zawsze mi wołają, żebym przyszedł, sobie to nagrał. Natomiast jest też część osób, które i tak pomagają mi i wszystko, natomiast mają takie przeświadczenie, że oni, no niby się cieszą z tego, że ten język odżywa, ale mimo wszystko myślą sobie tak, że może się powtórzyć ta historia z 1945 roku, kiedy wilamowianie byli wysiedleni, prześladowani za to. Takie my byli niby wilamowianie. My byli naprawdę z krwi i kości Polska. No ale tylko ta mowa była. Ta mowa nas bez przerwy prześladowała. I ja jestem z tego, niech się to kończy. Jestem tego naprawdę. Bo to jest, jakby to taki chłopak przeżył, niech to nie przeżyje. Wśród tych młodych ludzi ostatnio się to udaje, że oni chcą na przykład, wiadomo, nie będą już w tych strojach chodzić na co dzień, tak jak kiedyś się chodziło, chociaż fajne by to było według mnie, ale na przykład chcą mieć na przykład jeden strój, jeden komplet stroju, żeby ten strój mieć. Fajne jest to, że na przykład na tą rezurekcję czy na Boże Ciało, żeby właśnie szli w tym stroju, żeby tych parę słówek po wilamowsku znali. Dobrze by było jakby dzieci, czy w ogóle ludzie na jakimś poziomie przynajmniej ten język znali, żeby były jakieś spotkania, raz tam załóżmy w tygodniu, żeby się spotkać i mówić po wilamowsku. Bardzo mi szkoda, że jakiekolwiek próby ze strony czy wilamowian, czy mojej, zainteresowania rządu sytuacją języka wilamowskiego i na przykład włączenie wilamowskiego do Europejskiej Karty Języków Regionalnych Mniejszościowych wywoływały wyłącznie pełne politowania uśmiechy. Schwef my kind love ist, skuma friendly gest, skuma muma anafetin, brenia kynła nesła epun. Schwef my kind love ist, skuma friendly gest. Die Wilmesauer werden am 11. Juni im Schlesischen Museum in Katowice ihre Trachten, Sprache und die Geschichte des Städtchens präsentieren. Los geht es um 11 Uhr. Und damit sind wir aber am Ende der Sendung. Mehr von uns unter www.pro-futura.com.pl. Bis in einer Woche wieder. Tschüss und auf Wiedersehen.